Dzisiejszy dzień zaczynam w Szklarskiej Porębie, gdzie z moją przyjaciółką postanowiliśmy jeszcze pojechać w góry tak jesienią, bo później już nie będę miał okazji. I patrzcie na to, nie? Jakie tutaj są kolorki w tych górach. Piękna jesień. Jeszcze taki słoneczny dzionek jest. Myślę, że super nam się trafiło. Teraz idziemy w jakieś góry. Plan jest taki, że będziemy spać w górach. W schronisku, nie na dziko. Nie, mamy dzisiaj jakieś, nie wiem ile kilometrów. 8 godzin drogi przed sobą. Ale najpierw trzeba iść do Lidla po zapasy jedzeniowe. Dobra, z racji tego, że tam się nic nie nagrało z dźwięku, bo była straszna wichura, to poopowiadam o tym już z mojego spokojnego salonu. Tutaj, zaraz sobie zerknę tylko na wideo, co ja tam pokazywałem. A, to są śnieżne kotły. Moim zdaniem najpiękniejsze miejsce w całych Karkonoszach. Są to takie kotły. I największą robotę tam jeszcze robi taka stacja meteorologiczna, która jest w jakimś pięknym stylu architektonicznym. Wygląda jak jakiś taki szwedzki domek z czerwonym dachem. No i robi to mega wrażenie, więc jeśli ktoś gdzieś idzie w Karkonosze, to ja polecam najbardziej śnieżne kotły. Dotarliśmy do naszego schroniska. Teraz najlepsza część, czyli zasłużony posiłek. Szukam toalety. Już widziałem, że mam tam ser smażony z frytkami, więc to będzie mój posiłek na dziś. Ja zawsze jak wracam, jak kończę jakiś ten, to sobie robię taki prezent jedzeniowy i jem wszystko na całą ochotę. A teraz muszę zrobić siusiu, więc zobaczcie. Dobra, trochę pospane. Jest siódma, mieliśmy wychodzić o siódmej, tak sobie planowaliśmy, a dopiero co wstaliśmy. Wczoraj tak padłem, że nawet nie wiem kiedy, ale w ogóle look at this. Dobra, na dworze jest tak pięknie, że postanowiłem zjeść tam owsiankę na dworze, bo są takie kolorki, nie może szok. Doszliśmy do jakiegoś schroniska na śniadanko.
Pomidoroweczka musi wlecieć. Nigdy tu jeszcze nie byliśmy. No i co? I wracamy z tej wyprawy. Całym chodzeniem po górach jestem strasznie obolały, więc musiałem sobie zaaplikować jogę. Mam ostatnio straszny ból w odcinku lędźwiowym w plecach i zrobiłem sobie taką jogę na dolne odcinki, gdzie było dużo takich skrętów i takich wyciągnięć i kurde, serio, mega to zadziałało. Już teraz nic mi tam nie doskwiera. Sobie jeszcze ją powtórzę kilka razy pewnie. Dla lepszego efektu. Niesamowite to jest, jak takie praktyki. Jak widać, taki natychmiastowy rezultat tego. Ciekawe to jest i fajne. Pani fryzjerka ostatnio mi powiedziała, że muszę zacząć dbać o włosy, bo są w tragicznym stanie. Więc używam tych wszystkich olejków i jakichś tam wcierek i odżywek. I co mi jeszcze ciekawego powiedziała? Że włosy lepiej jest suszyć suszarką, jak są mokre. Ja nie mam niestety suszarki, więc ich nie suszę. Ale faktycznie po suszeniu te włosy są lepsze. Ale zacząłem tak o te włosy w różne sposoby dbać, żeby mi nie powypadały zbyt szybko. Ja znowu jadę na dworzec główny, wrocławski. A ostatnio często w ogóle bywam w tym dworcu. Ale tym razem nigdzie nie jadę, tylko Aliska po prostu do mnie przyjeżdża. Jadę po nią. W ogóle w przyszłym tygodniu idę do pracy w Max Premium Burger w mojej ulubionej sieci fast foodów. Będę na stanowisku frytka. Myślę, że będę tam musiał, że będę tam po prostu musiał się przebrać za frytkę i w ten sposób pracować. Nie no, myślę, że na czymś innym to będzie polegać. No i kilka dni w przyszłym tygodniu będę tam pracował. Dość śmieszny zwrot akcji, że odkryłem to go fast fooda tak teraz i teraz tam będę pracował. Thank you.